Trybunał Konstytucyjny w wydanym wczoraj, 20 lipca, wyroku postanowił o wielu sprawach, konstytucyjnych sprawach. Dla mnie najważniejsze jest to, o czym mało kto mówi, że otworzona została furtka głosowania w wyborach powszechnych w Polsce w internecie. Na razie tylko za granicą. Ale jak już raz ta furtka i te drzwi zostały uchylone, to będzie można uchylać je więcej. Nawet jeżeli PiS będzie tworzył jakieś komitety obrony czy ochrony. Chociaż też muszę powiedzieć, że nie jestem usatysfakcjonowany z analizy prawnej Trybunału. Nie zgadzam się z większością. Co do zasady, z małymi wyjątkami. Dla mnie najbardziej przekonywujące było zdanie odrębne pani profesor sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz. To naprawdę mądra osoba, wspaniały konstytucjonalista. Przeczytajcie to zdanie odrębne. Wydaje mi się, że Trybunał zawsze ma w swoim gronie wspaniałe kobiety. Była pani profesor Ewa Łętowska, teraz jest pani profesor Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz. Odważne kobiety, doskonałe prawniczki.